Jak se jmenujete a kde jste se narodila? Więc moje nazwisko w tej chwili Helander, to jest nazwisko po moim szwedzkim mężu. A z domu nazywałam się Koszyk. To jest nazwisko mojego ojca. I pochodzę z Rudy Śląskiej, która leży na Górnym Śląsku, między Katowicami i Gliwicami. I tam spędziłam 17 lat, pierwsze 17 lat mojego życia. Po maturze, zdałam maturę mając 17 lat, wyjechałam do Krakowa na studia, na romanistykę. Studiowałam w latach 60., początek lat 60. i na czwartym roku, w 68. roku, popełniłam zbrodnię polityczną. Musimy mieć, kiedy jesteście na narodziła, które datum? Aha, data, szczegółowo, tak? 15 stycznia 1948 roku. Z kolika dzieci pochodzicie? W rodzinie była nas trójka. Mam starszą siostrę, która zresztą była ze mną w czasie tej akcji Solidarności z Czechosłowacją i młodszego brata. Co działał wasz ojciec? No krótko to trudno powiedzieć. Ojciec pochodził jego matka była Żydówką, która przeprowadziła się z Opola do Rudy Śląskiej, czyli była z niemieckiej części Śląska i wyprowadziła się jeszcze w latach 20. do Rudy Śląskiej, gdzie wyszła za mąż za niemieckiego katolika i sama przeszła na katolicyzm. Czyli, że ta tradycja żydowska w tej rodzinie już nie była zachowana. Natomiast całe jej rodzeństwo, które pochodziło właśnie z Opola, zostało tam i ta część rodziny zginęła w czasie wojny. Natomiast moja babcia i piątka jej dzieci, to znaczy wszystkie moje ciotki i jeden wuj, wszyscy przeżyli wojnę w tej Rudzie. To znaczy nie tylko w Rudzie, ale i w okolicznych miejscowościach. I mój ojciec na pewno był naznaczony tym, ponieważ ojciec urodził się w 21 roku i był dwujęzyczny. Mówił i po niemiecku, i po polsku. Kończył polskie gimnazjum, bo wtedy akurat ten czas jego szkoły przypadł na polski, na ten polski okres w historii polskiej. I właściwie wojna jakoś mu skomplikowała życie. To znaczy babcia nasza miała sklep przy głównej ulicy. Sklep kolonialny i ojciec pomagał jej w tym sklepie na początku, to znaczy jeszcze jako młody chłopak i w czasie wojny ten sklep udało im się zachować bardzo długo. Po wojnie sklep nadal był w rękach naszej rodziny, ale w 1948 roku, to znaczy w roku moich narodzin, zaczęła się likwidacja prywatnej własności w Polsce. I ojciec stracił ten sklep, ale był, powiedzmy, bardzo aktywny w organizowaniu życia od początku właściwie po wojnie w Rudzie Śląskiej. Pracował w gminie. Na początku, zaraz po wojnie, organizował żywność dla Rudy Śląskiej i przez jakiś czas był dyrektorem spółdzielni. No a później jakoś tak jak to w tym okresie stalinowskim stracił pracę za to, że tam powiedzmy w jakiejś piekarni nie było chleba, to jego wyrzucili z pracy za to i właściwie jego kariera zawodowa nie miała nic wspólnego z jego ambicjami życiowymi. Także tak się troszkę w tym przemyśle spożywczym zatrzymał i tak do końca życia razem później z moją matką tam pracował. A matka?
co měla, potom už ho pomáhala teda ty situace v tom obchodě, který ona vlastně vedla už před vámi. Jo, 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 přesně tak. A potom jakoby, jsem pochopila, že dělala jakoby, něco jakoby, nějaká taková, jako, něco jako provozní. Jo, že už jsem dělala na starostu, aby právě všichni ty obchody byly, měly dostatek zásob. A kvůli tomu, že právě ty jedný pekárně potom nebyl chodový, vlastně vyhodit za to, že jakoby, on jakoby, vlastně se pováčná situace. A to bylo už jakoby, ale vstali jsme se znamená, jakoby, bylo řekl jenom roce 48. Ještě jedna věc mě nebyla úplně jasná, když říkala o tom, že vlastně za ty, kteří jste říkala, protože jako, že jsi měl pocit, že nejsi říkala, že část lidí přežila, jste z ten bolč, že zahynula, a potom, že ta hlavně přežila. Já jsem to osob chopila, že byly v té rodě a že teda přežila. Paní rodina přežila to odvojí. Tak, jeho rodzejstvo i matka wszyscy przeżyli. W jaki sposób? Trudno mi powiedzieć. Ponieważ wiadomo, że bardzo niewielu Żydów jednak przeżyło i nawet w tym regionie. Ale mój ojciec był, dostał wezwanie do obozu w 44, jesienią w 44. Pojechał do Katowic na dworzec i jak zobaczył ten tłum ludzi, schował się po prostu w mieszkaniu siostry w Katowicach, a w styczniu na Śląsku już byli Rosjanie i koniec wojny. Także dzięki temu przeżył. Ja rozumiem, jak się świadomy, jak się to przeżył. W 1944 dostał jakby przed wojną z okrapy, rekoncentracyjną taborą, ale miał prawie do Katowic, schował się z nadrzeżą, jak wyszedł k sestrze do bytu, gdzie się schował, zostało to właśnie do ledna a dzięki Bogu, że prostě na tom Slezsku już byli Rusowe vlastně na začátku roku 45, tak dzięki Bogu przeżył, protože vlastně vůbec jako to nenastąpilo do tego. Ale los czasami jest łaskawy, to znaczy jego brat, który większość życia spędził w zakładzie psychiatrycznym, też przeżył. I nikt nie wie dlaczego. Jego siostra wyszła za mąż za Reichsdeutsche w Katowicach. I to ją jakoś tam przez pewien czas chroniło, ale też nie wiadomo dlaczego, jak się to stało, że i ona przeżyła. Natomiast jedna z sióstr mojego ojca, zresztą żona polskiego oficera, który zginął w Katyniu, musiała uciekać. Zabrała swoją córkę, psa i wyjechała z żołnierzem Wehrmachtu do właściwie okolic Monachium. To był bardzo poczciwy człowiek, bardzo uczciwy Niemiec, który później się z nią ożenił i schował ją u swojej matki właśnie tam w Monachium, nie mówiąc oczywiście o tym, że była Żydówką. Także ona przeżyła jakoś wszystkim się udało przeżyć. No ale jak mówię, czasami los jest łaskawy. A co tutaj działała wasza maminka? Matka moja najpierw była sekretarką mojego ojca w gminie, tam się poznali. I później pracowała właściwie, też była kierownikiem zakładu produkcyjnego. Jak to w Polsce, jak dobrze szło, to likwidowali te zakłady. Najpierw to były, powiedzmy, sklepy, później to były rozlewnia piwa, potem to było wytwórnia konserw, takich bardzo dobrych ogórków kiszonych, potem cukierki, także też w przemyśle spożywczym. Matka była bardzo taką prężną, dobrym szefem była. Kdy jste se vlastně dozvěděla o tom, že část vašich předků vlastně židovského původu nebo nějakým způsobem se to odrazilo třeba vaší výchově, jestli potom po té tragédii, která postihla židovský národ, jestli třeba otec nějakým způsobem chtěl to nějakým způsobem zprostředkovat dětem, nebo jak se to odrazilo v vaší výchově, jestli to je čistě katolická. Czy to miało wpływ jakiś na mnie? Tak, tak, czy pani, kiedy się pani dowiedziała o tym? No ogóle, właśnie. Że jakby jestem jakieś żydowskie pochodzenie i czy jakby ojciec to jakby potem po zagładzie, po wiadomo, po wszystkim, po Holokauście, czy jakby starał się utrzymywać tę tradycję, czy odwrotnie, czy to po prostu rodzina raczej po prostu trzyma się tej katolickiej tradycji? Więc ja prawdę mówiąc nie wiem, kiedy się dowiedziałam o tym. I jakoś nigdy to nie było problemem w naszej rodzinie,
ale nie, jakoś nie mówiło się o tym. Ojciec do kościoła nie chodził, bo był sceptykiem z natury, ale nikogo nie zmuszał do chodzenia do kościoła. Matka tam bardziej z konwencjonalnych względów chciała, żebyśmy chodzili do kościoła, ale nie było jakiegoś takiego przymusu. Natomiast naprawdę nie wiem, kiedy się o tym dowiedziałam i nie wiem właściwie, czy to cokolwiek znaczyło. Natomiast to, co wiem, to to, że zawsze w naszej rodzinie mówiło się dobrze o Żydach. To znaczy bycie Żydem było czymś pozytywnym, czymś lepszym. To znaczy troszkę było tak, że moja matka w pewnym sensie popełniła mezalians, ponieważ ona była z rodziny górniczej, a ojciec go skończył. A ojciec był z, powiedzmy, z rodziny troszkę lepszej, bo to miał ten sklep przy głównej ulicy, nie? I tak dalej. Także ona, jej to troszkę imponowało, ta żydowskość w rodzinie jej męża. Także když jste říkala, że se u was w rodzinie dobrze mluvilo o Żydach, vy sama jste jako nějakým způsobem narážela na ten antisemitismus poválečný v Polsku? Setkala jste se s tím? Já muszę powiedzieć, że ja się z tym nigdy się nad tym nie zastanawiałam i nigdy się sama z tym nie spotkałam, dopóki nie byłam w więzieniu. Ja się z tym nie spotkałam nigdy, aż to prawa w więzieniu. I aresztowałam. Jo, jo, my daję sama sok. A tam się było myślałem, że to matka jako jej bazą w Rosji, jako bazą. Jest, jest, jest. I Horniński, ja. Takže vy jste měla poměrně asi liberální výchovu, co se týče například chození do kostela. Vy jste chodila jste do kostela? Nebo... Tak, tak. My chodziliśmy do kościoła, do komunii. Byłam bardzo religijna jako dziecko, przed każdym krzyżem na kolana, ale straciłam wiarę bardzo wcześnie. Znaczy już w gimnazjum. I uważałam to za hipokryzję i nie interesowało mnie chodzenie do kościoła. Także... Z tym skończyliśmy jeszcze przed wyjazdem do Krakowa. Když jste říkala, že váš příbuzný zahynul v Katyni, vy jste už věděla jste o tom, že ten zločin spáchal Stalin a nikoliv Hitler? Bo jsou to informace, které se k vám dostávaly, které jste běžně věděli? To znaczy, ja wiedziałam, że to było oczywiste. Ja tego nigdy jakby nie kwestionowałam i nie było w ogóle takiej opcji, że to Niemcy zrobili, tylko wiadomo było, że to jednak Sowieci. Ale ponieważ to jest coś, co się wie całe życie, także nie wiem, kiedy się o tym dowiedziałam i nie wiem, jak się to komentowało. O tym się mówiło po cichu oczywiście. Ale ja później, pracując nad książką o moim ojcu, bo zrobiłam taki album fotograficzny i napisałam dużą książkę o moim ojcu, to wyszło tylko po szwedzku, to odnalazłam również dokumenty po tym wuju, który zginął tam w Katyniu. Są jego listy z Kozielska i materiały, które wykorzystałam w mojej książce. Přišle vám domů, že už ne. Vlastně, co jste se rozhodla studovat? Nebo co jste... Co studovala? Co jste se rozhodla studovat? Jazyk francouzský, romanistiky. To znaczy francouzský, łacina, oczywiście filozofia marksistowska i tak dalej, bo to była jak szkółka, nie? Nawet wychowanie fizyczne mieliśmy wtedy na uniwersytecie, bo to jeszcze były inne czasy. I nawet przysposobienie wojskowe próbowali nas uczyć nam strzelać, czy co tam było, nie wiem. W Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim studiowałam. Kiedy jesteś zaczęła studiować? 60. To jak kiedy ja zdałam maturę? 48. Do 60. 64 do 68. Do właśnie jesieni 68, kiedy to dostałam się do więzienia. Bo wtedy mnie wyrzucono z uniwersytetu.
Můžete popsat na to prostředí univerzity, jestli vás to překvapilo nějakou otevřeností a liberálností, nebo jaká to byla proměna vlastně od toho místa, kde jste do té doby žila, jaké to bylo setkání vlastně na jednou stranu s tím univerzitním prostředím? Na univerzitě, jak to vyhledalo, že porovnując z miejsca pochodzenia, czy to była jakaś otwarta przestrzeń, jak to jak po prostu w ogóle całe to społeczeństwo uniwersyteckie, czy to coś Panią zaskoczyło? Więc ja studiowałam razem z siostrą. Mieszkaliśmy w akademiku, w domu studenckim. System był właściwie straszny, bardzo autorytarny. Bardzo dużo zajęć, bez sensu w ogóle. Żadnej stymulacji do jakiegoś samodzielnego myślenia. Żadnej zachęty do czytania czegoś poza tam, powiedzmy, gramatyką historyczną i tak dalej. Przeludnione akademiki. Zakaz wstępu chłopcom do naszych pokoi, nie? Tylko o określonych godzinach. Smród kapusty, głośniki, z których się lała propaganda. Także, ale muszę powiedzieć, że początek był dość fajny, dlatego że ja zawsze chciałam uciekać z Rudy. To jest małe miasteczko, które nigdy jakby nie miało dla mnie jakiejś atrakcji, nie widziałam własnego rozwoju w tym miasteczku. Także już odkąd pamiętam, to chciałam stamtąd uciekać. Także Kraków był wyzwoleniem. I to była właściwie dla mnie taka najważniejsza emigracja. To znaczy później ta emigracja do Szwecji już była mniej dramatyczna niż ten wyjazd do Krakowa, ponieważ tak bardzo się tego chciało, no to ta nawojka, ten dom studencki to był raj, no to był raj na początku. Dopóki nie zaczęło to nużyć, że się mieszkało w szóstkę w małym pokoiku i trzeba było siedzieć na korytarzu, żeby się uczyć czy studiować w ogóle, tak, żeby było to straszne były warunki mieszkaniowe właściwie. Bych možná přistoupil teďka k tomu pražskému jaru, vlastně, nebo ještě vlastně to, ty události v Praze začínaly vlastně v době studentských bouří v Polsku, takové ty březnové události. Mě zajímalo, jestli jakým způsobem rezonovaly vás na univerzitě a jak to tam probíhalo vlastně. Teraz właśnie do praskiej wiosny już przechodzimy i chodzi o to, że tam właśnie w tym 1978 też ta jakby, oczywiście jest to polski marzec i wszystkie te wydarzenia związane z tym, czy w jakiś sposób się to odbijało, ta czeska jakby sytuacja w Polsce, czy tam był jakiś wpływ, jak w ogóle Pani postrzegała, w 1978 nie tylko w Czechosłowacji, ale też w Polsce. No na pewno miało to wpływ, niewątpliwie. Ale jeśli chodzi o mnie osobiście, to najważniejszym wydarzeniem dla nas było jednak to, że spotkaliśmy Szwedów. To znaczy ja mając 17 lat byłam nad morzem i tam poznaliśmy Szwedów, którzy nas jakby doinformowali, którzy nam dostarczali literatury, ja znam francuski, czyli mogłam coś czytać bez cenzury. I znaczy ich wpływ był ważniejszy niż wszystko inne. I także w marcu ja byłam bardzo zaangażowana w ten ruch studencki. Byłam w komitecie strajkowym w Krakowie i jako właściwie jedyna wtedy nie siedziałam, ponieważ umowa w naszym komitecie strajkowym była taka, że jeżeli nas złapią, to nikt nic nie mówi. Nic, po prostu i nie ma sprawy. Okazało się, że były tylko dwie osoby, które nic nie mówiły, reszta gadała. I ponieważ ja już jakoś tak byłam przesłuchana dość późno, znaczy gdzieś pod koniec czerwca, to już wtedy wiadomo było, że ewentualnie będzie amnestia dla studentów, że także już mnie wtedy nie aresztowano. Natomiast mieli oczywiście, mieli mnie na oku.
jaké vlastně byly studentské požadavky tenkrát, že vlastně v českém prostředí o tom vnímáno o těch přesných událostech, jaké byly vaše požadavky? Vlastně to je studentské. W tym czasie, bo w Czechosłowacji, w Czechach nic nie wiadomo, też jakby o tym marcu bardzo mało wiemy, sobie wyglądało, więc co studenci chcieli. Co studenci chcieli, to znaczy to było z naszej strony, z strony tej grupy, w której ja uczestniczyłam, to było to tylko spontaniczny protest przeciwko autorytarnemu systemowi. Właściwie nie bardzo wiedzieliśmy, co chcemy, ale wiedzieliśmy, że to, co jest, tak być nie może, nie? I to można prosto wytłumaczyć, po prostu potrzeba wolności, taka podstawowa, elementarna potrzeba wolności, bo to się czuło, że tego nie ma, nie? I ja nie mogę powiedzieć, żebym wiedziała na przykład, co się dzieje w Warszawie. Ja nie wiedziałam, co się dzieje w Warszawie. Ja nie wiedziałam, że jest jakiś Michnik, że tam uniwersytet powiedzmy taki nieoficjalny, że tam spotkania. O tym się nie wiedziało. Czyli że nasz protest był spontaniczny, tylko własna jakby potrzeba wyrażenia niezgody na to, co się dzieje. To znaczy później można analizować, że tam może z domu się coś wyniosło, czy tam wpływ literatury, czy ale nie mogę powiedzieć, żeby to była jakaś taka głęboko przemyślana ideologia. Nie? Nie było to tak. W każdym razie nie w tym środowisku, w którym ja byłam. Byście rzekała, że was bardzo powlewniło setkanie ze Szwedy. Ja sobie nie pochopił, gdzie z tym Szwedy. To byście setkanie już tyle. Na wakacjach. Tak, tak, po prostu na wakacjach przypadkowo spotkaliśmy się, poznaliśmy i odtąd ta przyjaźń przetrwała po dzień dzisiejszy. Mieliście, albo trzeba te ostatnie studenci, jakiś kontakt z Czechami? Jeste czytali jakąś czeską literaturę, która wychodziła w... Absolutnie nic. Mój jedyny... A? Ale no to jest jasne, ale to znaczy oczywiście, ale mój kontakt z Czechosłowacją wtedy to była dziewczyna chyba z Opawy, z którą korespondowałam, jak to się w szkole podstawowej korespondowało, ale nie mogę powiedzieć, żebym była zorientowana w tym, co się dzieje w literaturze współczesnej w Czechach, w Czechosłowacji, czy... Nie, właściwie nie, nie. Wiedziało się Dubček Svoboda, bo o tym się potem już wiedziało, nie? Ale nie właściwie jak tu wygląda opozycja. Naprawdę niewiele się wiedziało. No a Kafka to jednak nie... To nie są Czechy. To jest międzynarodowy. Wiedzieli o tym, co się dzieje w Czechosłowacji, z jakich źródeł tej informacji. To znaczy, ja mówię, nasze źródła to były źródła szwedzkie. I na przykład już po inwazji to główną inspiracją dla nas to była między innymi album fotograficzny szwedzkiego fotografika, który był w Pradze i który to sfotografował i w Szwecji bardzo szybko to wyszło. I wtedy nasz przyjaciel Szwed przywiózł to i pokazał nam. To było jakimś takim emocjonalnym startem dla nas. Nie?
A wcześniej to też, to że głównie Szwecja. Ja nie pamiętam, jaka była informacja w prasie. Nie pamiętam, prawdę mówiąc, w polskiej prasie. Ale oczywiście ludzie naokoło, wokół nas, to ludzie oczywiście z entuzjazmem mówili o Pradze, o Czechosłowacji wtedy. Jaki właśnie był osud toho studenckého hnutí od toho března do srpna v roce 68? Říkala jste, že část těch lidí byla pozatýkána, část lidí mluvila, většina lidí vypovídala, nevypovídala. Jak by vlastně vypadala ta studentská organizace mezi tím březnem a srpnem? Bylo se tak komentovat od marca do čerca, do lata. Więc to bylo troška tak, że myśmy postanowili w tym komitecie strajkowym, że jeżeli będą aresztowania, to nie znamy się. Czyli nie mieliśmy kontaktu ze sobą. Dopiero pamiętam jeden z chłopców, który siedział w tym okresie, 2 miesiące zdaje się dostał, w wielkiej tajemnicy przyszedł odwiedzić mnie w akademiku. Ale ponieważ przypuszczaliśmy, że oni byli jednak obserwowani, to unikaliśmy kontaktów. Nie mieliśmy, po prostu zerwaliśmy kontakt. I dopiero teraz, ja czytając moje teczki, bo nazbierało się tego z 800-900 stron, to widzę też, jak oni nas tam obserwowali, jak to wszystko funkcjonowało. I kilka osób się jednak spotykało, ale ja w tym nie uczestniczyłam. Vlastně v době invaze do Československa jste již nebyla aktivní v tom hnutí, už se to rozplynulo. To bylo už, vlastně neměl s nimi kontaktu, ne, absolutně ne. Pravdu mluvím, navíc nevím, co se s nimi dělo. Po kilka osob vyjechalo z Krakova, bo to bylo dużo lidí, kteří účastnili v tom w marcu w tym komitecie, bo właśnie spoza Krakowa. A jak ich aresztowano, to ich wywalono z akademika i oni wyjechali z Krakowa. Także te kontakty nie były takie oczywiste jak dziś. Nie? To nie było, nie wiem, to jakoś wszystko inaczej funkcjonowało. Nie było telefonów, nie było to wszystko takie proste, skontaktowanie się z ludźmi. Także prawdę mówiąc, to się rozeszło po kościach i później nasza akcja na jesień, bo ja dopiero na jesień zareagowałam na Czechosłowację, to nie miało nic wspólnego z tą grupą. Jak się wspominacie na 20 sierpnia 1968, gdzie jesteś była? No, to doskonale pamiętam, bo byliśmy oczywiście z naszymi Szwedami, którzy przyjechali do Polski. I wzięliśmy ich samochód i pojechaliśmy na blisko granicy czeskiej, bo bardzo chcieliśmy czeskiego radia słuchać, te pozor, pozor. Także byliśmy właśnie tam w górach i pamiętam płacz i zgrzytanie zębów. Emocjonalnie nas to bardzo dobiło wtedy, bo ja mówię, to było bardziej zaangażowanie właśnie uczuciowe, emocjonalne, a nie tylko polityczna jakaś tam kalkulacja, także olbrzymie wzruszenie i to oczywiście działa bardziej niż cokolwiek innego, nie? I oczywiście żarty, jak temu zapobiec, co, jak się temu sprzeciwić, ale to w formie żartu raczej, nie jakaś, powiedzmy, szkoła na to, jak to, tam jakieś zbrojne powstanie czy tak dalej, tylko żarty, nie? Co z tym zrobić. Ale też oczywiście szalone rozczarowanie, że coś tak pozytywnego jednak zostało tak brutalnie stłamszone. Jaká byla reakce lidí v okolí? Myslím, vy jste měli pravděpodobně volno, vy jste nebyla na univerzitě, protože byla studentské volno. Jak se o tom... Tak se o tom...
Vy jste ještě byla na univerzitě? Tak. Já studovala vtedy. Jaká, jestli se lidi projevovali i na veřejnosti, jestli projevovali nějaký odpor vůči té invazi, například v obchodě, nebo jak ty první dny po té intervenci, jestli se o tom lidi bavili třeba na ulici v obchodě, nebo jestli bylo ticho, jako... V sklepách, na univerzitě, kdekoliv, na ulicách, jakákoliv reakce, že cisza, či... No, rozumím. Moim zdaniem, o ile dobrze pamiętam, to było to jednak poczucie smutku w polskim społeczeństwie, że tak się to skończyło. Tym bardziej, że jednak Polska też w tym uczestniczyła, nie polscy żołnierze. Mój brat na przykład, który akurat wtedy nie był w wojsku, bardzo się cieszył z tego, że jego to nie spotkało, nie? Że zmusiliby go do wsiadania na czołgi i marsz na Czechosłowację. To byłoby tragedią. On twierdzi, że nie zgodziłby się na to, ale nie wiem, czy była taka opcja. I także moim zdaniem społeczeństwo było solidarne z Czechosłowacją i wiele ludzi chciałoby zaprotestować przeciwko temu. Ja to później widziałam już siedząc. Że wszystkie te kobiety, z którymi siedziałam, one by chciały zrobić to samo, co ja, ale jednak nie każdego na to stać z wielu powodów. Także moim zdaniem, to znaczy to jest takie, oczywiście patrzę na to przez pryzmat własnej rozpaczy, ale odniosłam wrażenie, że jednak większość społeczeństwa była zbulwersowana tym. Bezprostředně po té invazi setkala jste se s nějakými třeba letáky, nějaké úlohy proti intervenci nebo nápisy někde na... Já neviděl nic. Ne. Neviděl ničeho. No a tedy kdyby sama jste se rozhodla protestovat, jakým způsobem jste vlastně k tomu došla, k tomu protestu proti okupaci? Więc myśmy oczywiście po sierpniu wrócili gdzieś tam początku października do Krakowa, do domu studenckiego i ja nie wiem, co właściwie było taką iskrą do tego protestu, ale prawdopodobnie jakaś błahostka, która nas poruszyła i zdecydowaliśmy w trójkę. Moja siostra, współmieszkanka w domu studenckim, taka koleżanka i ja, że zrobimy akcję, happening. Z gazety wycięliśmy litery, które nakleiliśmy na plakat. Mi się po latach wydawał ten plakat olbrzymi, jak teraz jak go widziałam w tych moich teczkach, to on nie był większy niż A4. I wypisaliśmy, bawiąc się cudownie, Moskale, ręce precz od Czechosłowacji. I jeszcze, żeby było weselej, zrobiliśmy skarbonkę, zbieramy na Czechów. Nie? Wsparcie dla Czechów. Po czym udaliśmy się z damskiego akademika do domu studenckiego Żaczek w Krakowie, gdzie ja byłam częstym gościem. I tam w bramie wywiesiliśmy, to było wieczorem o 10:00, wywiesiliśmy ten plakat i skarbonka pod spodem. Tylko, że ja jakby konspiracja żadna, w różowych galotach, czyli wszyscy mnie poznali natychmiast, bo niewiele osób miało tego rodzaju galoty co ja, a ja byłam znana, bo ja miałam narzeczonego Murzyna, który mieszkał w tym akademiku. I wiadomo, że oczywiście wszyscy uważali mnie za dziewczynę lekkich obyczajów, no bo kto się zadaje z Murzynem, nie? I byłam znana w tym miejscu. I gdybym może to przemyślano, to może bym się ubrała w jakiś kamuflaż, jakiś inny ten, ale po prostu poszliśmy, powiedzieliśmy. Wróciliśmy do domu, co się okazało, że ten plakat wisiał 10 minut. Czyli ja za każdą minutę dostałam miesiąc więzienia.
skarbonki w ogóle niczego nie było, bo nasza przyjaciółka przechodziła później koło tego, przez to miejsce, powiedziała, nic nie wisiało, a nam opadła szczęka, no co to, coś takiego. I co się okazało? Chcesz tłumaczenie? Nie, nie. No. To co się stało? To, że to wakacje, no bo kliniczka, która jest miała na razie stosunku, a że to powoduje, które by są wersy, by rodzić tam przekazał, to by znalazła, ale to już nic nie było, to jest po prostu pytanie, bo no to tyle ja. Chodzi, no to opominamy ją. Ja też to mam. Ja strasznie nie boję, to by są tak karacje, to już to jest serce, by musiało. Także, co się okazało, że o czym ja nie wiedziałam wtedy, że w domach studenckich byli tak zwani opiekuni społeczni, tak się to nazywało. W tym Żaczku było akurat dwóch facetów, którzy mieli po prostu czuwać nad tym, żeby tam studenci za bardzo nie szumieli. I pech chciał, że jeden z tych panów widział nas przez okno. On mnie natychmiast poznał i poszedł do drugiego i mu powiedział, wiesz co, tam coś wisi, idziemy i natychmiast to zdjęli. Po czym? Spokój. Dali nam spokój przez parę dni. I my, nieświadomi oczywiście tego, że ktoś nas widział, my przez weekendy jeździliśmy do Rudy, do rodziców. I tak się złożyło, że wracaliśmy w poniedziałek rano z Rudy do Krakowa i w tym właśnie czasie oni zrobili rewizję w domu moich rodziców i rewizję w akademiku, a myśmy siedziały w pociągu. I przyjeżdżamy do akademika i już stróż ten tam na bramce mówi, pani, tam policja tego, nie idźcie tam, bo może jeszcze tam są, chciał nam pomóc. No ale myśmy jakoś jednak to zbagatelizowały. Przyszliśmy do pokoju, okazało się, że oni zrobili, przeszukali wszystko. Zabrali nasze współmieszkanki ze sobą na policję, no milicja wtedy jeszcze. No i co się okazało? Znaleźli te wszystkie gazety, z których myśmy to wycinali. Znaleźli jeszcze jakieś tam inne, ale nie poznali tego albumu fotograficznego. Nie rozpoznali, że to jest od Czechosłowacji, czyli tego akurat nie widzieli. No oni tam, powiedzmy, ich inteligencja była nie najwyższej klasy, także... ale mieliśmy wezwanie na policję, na milicję, jak powinna mówić milicja o nich. Ja coś ci przerusiłem, wy jesteś ciekawa, że tam była wasza sestra. Jeszcze jedna koleżanka, tak. Jak się imenowali? Moja siostra nazywa się Gabriela Koszyk wtedy, a ta się nazywa Grażyna Kotlarz, geografka, Grażyna Kotlarz. To przypadek, że to akurat my trzy, bo akurat my byliśmy w pokoju, to nie był jakiś też przemyślany akt, tylko czysty przypadek. Ja jsem nerozuměl, kdo vlastně vás varoval, že nemáte jít. To byl jako byl když je kolej taky vrátný, to přesně nevím, jako říkal, že něco čemu mozku, to taky jsou tam klíče, kdy se berou od jakoby člověk, který tam dole sedí. Takže on jakoby ví, že tam, že jakoby někdo je v tom vlaku a teď, že tak bude, že tam se to zjistí, že bude vlaku, kde a potom, a zároveň jde v ten kolej, a mezi tím. Co tady následovalo? Vás zatkli na místě, nebo jste vás nechali být? Co to potom šukali? Či už odrazu aresztování, či ještě... Nie, więc oni nám zostavili vezvanie na milicję. I ja pamiętam, że wzięłam sobie jeszcze szczoteczkę do zębów na wypadek, gdyby mnie przez noc zatrzymali, nie? Myślę sobie, jak tam trzeba będzie spać jedną noc, to wezmę sobie szczoteczkę do zębów. Bo w ogóle nie przyszło mi do głowy, że mogą mnie zatrzymać dłużej, skąd? Absolutnie nie. Moja naiwność była bezgraniczna. I... Pozwolę sobie nam trzeba rodzice, wieczór mam zawolone, że u was była prowitka. Nie, to było wszystko rano. To wszystko się rano stało. Oni byli u nas w mieszkaniu o 6 rano, a myśmy o 6 wyjechali i o 6 rano akcja w Krakowie. Także myśmy nie zdążyli się z rodzicami. Ja nie wiedziałam, że była rewizja u rodziców. Já jsem potom, když vás nechali být, jestli vám volali rodiče a co vás nevarovali, jestli nemáte po té prohlídce někam
odejít nebo tak. No jak to bylo, bo vlastně byla ta televizia u rodičů i potom v tom akademiku. I potom vlastně paní přišla do toho akademiku i tam bylo vyzvání na milicie. Tak. No i co bylo? Či rodiče jakož mě starali skontaktovat, alebo odrazu paní pošla na tu milicie? Ja z ojcami nie miałam kontaktu, bo to wszystko było bardzo skomplikowane. Myśmy w razie mieli telefon, ale ja nawet nie wiem, czy rodzice już nie byli w pracy, tylko brat przy tym był, zanim brat... nie było kontaktu między nami. To nie było wszystko takie oczywiste. Komórkowego nie było. Także nie. Ja nie wiedziałam, że co się działo w Rudzie. Nie, absolutnie nie. I myśmy poszli z własnej nieprzymuszonej woli na tą milicję i każdą z nas, nawet te nasze, myśmy się, pamiętam, że będziemy się ukrywać parę dni. Taka myśl, nie? No, ale potem w sensie, a po co się ukrywać i tak przecież znaleźli wszystko, nie ma sensu, nie? A oni w międzyczasie przesłuchiwali nasze koleżanki, te, które mieszkały z nami w jednym pokoju. I później przesłuchiwali nas osobno, każdą osobno. I ja się natychmiast przyznałam, jak powiedziałam, to jest jasne, że to ja powiesiłam. To w ogóle, ja nie uważałam tego za zbrodnię. I wtedy właśnie też dość tak arogancko jakby się do tego odniosłam i dość ironicznie, także nie okazywałam żadnej skruchy, tylko broniłam tego, co zrobiłam. No i pamiętam pierwsza noc, później nas dali do aresztu, oczywiście siostrę osobno i mnie osobno. I pierwsza noc była dość przedziwna, ponieważ dali mnie do celi z kobietą, tam w kącie leżała taka kupa szmat. Okazało się, że to była kobieta, tam ciemno, ponuro, to jeszcze takie więzienia klasyczne, jak to w XVIII wieku. I tam leżała kobieta, która okazała się jakieś w czasie wojny, była w lagrze, widocznie w jakimś lagrze, a po wojnie w Szwecji na takiej rekreacji. I ona właśnie mi opowiadała, jak jej powiedziałam, że mam przyjaciół Szwedów, ona mi opowiadała, że Szwedzi to pół ludzie, pół ryby. To pamiętam doskonale. I taka poetycka noc z tą kobietą w tej celi. Moją siostrę wypuścili następnego ranka, a mnie dali natychmiast do aresztu. Jak vlastně vypadalo vaše přijetí ve vlastně, co to bylo za věznice, byla to věznice nebo policejní stanice, kde jste strávila první noc? To byl areszt chyba najpierw na Mogilski, chyba taki normalny areszt, gdzie trzymają pijaków, kurwy, wszystko razem, nie? A później dali mnie do aresztu na Siemiradzkiego w Krakowie. Jak właśnie wypadało to wasze przyjęcie do tego aresztu? Proszę z tą osobną prohlídką, zabawili wam wieci, jak to probiegało? Myśmy chyba jechali taką kibitką, tak. Tak, zawieźli nas takim autem więziennym do tego pierwszego, drugiego nie pamiętam, prawdę mówiąc. Ale już następnego dnia dali mi natychmiast miesiąc aresztu. I to było w listopadzie, w miesiącu listopadzie, czyli ja sobie pomyślałam, ach, to na święta Bożego Narodzenia wyjdę. Także na Siemiradzkiego nie było wesoło, ponieważ to też była bardzo ciasna, mała cela i było nas tam 6 kobiet. I oczywiście w rogu kibel, nie było łóżek, tylko taki bric betonowy i spaliśmy na siennikach. Zimno jak cholera, bo to już zaczyna się zima. I w
ramach, ja nie wiem, jakiejś takiej kary chyba do nas budzili o 5 rano, nie wiadomo po co, bo musieliśmy co robić. O 5 rano nas budzono i później się siedziało, a ja miałam notoryczny brak snu. I pamiętam, że się kładłam, to przychodzili ci, te klawisze przychodzili i budzili. Także był pewien sadyzm z ich strony, ale te kobiety były dość interesujące, muszę powiedzieć. No. Więc to był, w tych czasach to się siedziało za byle co. Tam się siedziało za taka pani z Zakopanego, za jakieś tam przestępstwa gospodarcze. No nie wiem, czy tam dała jakąś łapówkę, wszyscy dawali, a ją akurat złapali, nie? I dostała więzienie za to. Była taka druga pani, bardzo sophisticated lady z Katowic, też jakieś przestępstwa ekonomiczne. Wiem, że była Żydówką z pochodzenia. Ale to później też jakoś do tego doszłam. I była młoda dziewczyna, która jakoś niezbyt jasno określała, za co siedzi. Twierdziła, że siedzi za nabieranie facetów, że jakoś tam, no nie wiem, coś im tam obiecywała, potem ich okrada, no coś takiego, nie? I te osoby pamiętam. I co się okazało? Teraz, dopiero teraz, ja po tylu latach, że znam to z literatury, a dopiero po tylu latach, teraz jak czytam te moje teczki, to okazuje się, że ta młoda dziewczyna była agentką. A nie przyszło mi to do głowy. Tylko zastanowiło mnie, że na przesłuchaniu, a przesłuchiwali mnie 2 razy dziennie przez ten pierwszy miesiąc. Jeden z tych oficerów nagle mówi mi, a my wiemy, że panią chrzcił rabin. To mnie zaskoczyło, bo oni wiedzieli więcej niż ja sama. I myślę sobie, skąd oni wiedzą, że moja babcia była Żydówką? Co się okazało, że ta agentka, że ona wyciągnęła ze mnie wszystko. Ja czytam teraz jej relacje i ja próbowałam się dowiedzieć, czy to była profesjonalna agentka, czy też to była więźniarka, której coś tam obiecano. Ale nie ujawniono jej nazwiska, bo ona nazywa się Teresa Czerwińska, to jest jej pseudonim oczywiście. Nie ujawniono jej nazwiska, ale ja wiem z innych źródeł w tej chwili, że w 1968 i zdaje się później w stanie wojennym, to w Polsce byli agenci policyjni w celach. To nie zawsze, nie przy każdej rewolcie się zdarzało, ale akurat wtedy. Czy ona musiała być profesjonalistka, ponieważ ona bardzo dobrze pisała te swoje protokoły. I ona o mnie mówi, pani Joanna Koszyk, nie jak tam na przykład lekarz, ginekolog uniwersytecki, który był kapusiem, też się okazało, mówi o mnie, tą kurwę to ja bym dawno już aresztował. Ona nie, ona o mnie mówiła pani i z takim, i widzę, że rzeczowo relacjonuje wszystko to, co ja jej opowiadam, jak się ulotki robi, jaki to brak papieru było, jaki to brak maszyn, jak to tam wszystko ze mnie wyciągnęło. A ja w zeznaniach, rozumiesz, ja w zeznaniach twierdziłam cały czas, bo oni mnie przesłuchiwali, myśląc, że to jest jakaś podziemna organizacja, dobrze zorganizowana, że nas jest ile bądź, że tam idzie jakaś produkcja ulotek, że produkcja nielegalnej literatury. Oni nie wierzyli, że to był indywidualny protest. I dlatego męczyli mnie ciągle tymi pytaniami. A ja próbowałam jednak cały czas stwierdzić, znaczy ja się do niczego nie przyznawałam. Co chciałam powiedzieć, że oni mnie oczywiście też manglowali za marzec. Chcieli wiedzieć, co w marcu. Ale ja marzec, na temat marca ani słowa. Ja zaprzeczałam wszystkiemu. Zaprzeczałam, że byłam w komitecie, tak jak się umówiliśmy do samego końca. I przed tą agentką Przed tą agentką
A to nie wiem. Dobre pytanie. Przed tą agentką właśnie. Pamiętasz, Buba? Czy ja jej powiedziałam coś o Marcu? W każdym razie ona ze mnie nie wyciągnęła żadnych nazwisk, nie? Bo tam nie było co w ogóle nazwisk, żadnych nazwisk jej opowiadać. Ale sprawdzę to, czy rzeczywiście jej powiedziałam coś o Marcu. Prawdopodobnie tak. Ale na zeznaniach nigdy się nie przyznawałam do niczego. A to wnikliwe pytanie, dobre pytanie. A když si vzpomenete na ty dozorce, na bachaře, byl tam, chovali se všichni stejně, nebo byl tam někdo, kdo máte pocit, že skutečně třeba nějakým způsobem s vámi solidarizoval a třeba vám nějakým způsobem pomáhal, nebo jste se s tím nesetkal? V domu. O klavíšu v věnčení. Či tam to, že byl taky, to byl solidární i staral se pomáhat. Tam byly jakéž různice, že to se zachoval, nevím, brutálně, ktož i v jiný způsob, ktož by dobře traktoval těch lidí, pověděl, že jsou političní například. Já myslím, že v areště, v tom pierwszym, na Siemiradzkiego, už v więzieniu bylo inaczej, ale v areště, wydawało mi się, ale może to jest złudzenie, że jednak, to znaczy ja miałam wysoki status w więzieniu. I wśród więźniarek, które mnie szanowały za to, co zrobiłam. I wydawało mi się jednak, że szanują to i klawisze. Takie miałam wrażenie. Natomiast później już w więzieniu te kobiety, klawiszki, one były sadystki. One były sadystki. Natomiast prokurator, który mnie przesłuchiwał, on miał taki stosunek do tego chyba, to znaczy jego obowiązkiem było oskarżenie mnie. I on... Ten prokurator, który mnie wysłuchał, to jest jako to, co właśnie dostała, to się rozumie, jak nicmianie, ja sam mówię, że ja zadałem, bo to się musi powiedzieć. Ale ja widziałam jednak w jego oczach, że on z wielkim zainteresowaniem na mnie przyglądał mi się, nie? Że to było coś... Odnosiłam wrażenie, że oni mnie szanują, że to nie było jakieś takie, że oni... to znaczy, on mi, tu mi gestapo wybiło zęby, co pani myśli, nie? Że musimy tu bronić tej polskiej komunizmu, że pani tu takie rzeczy takie robi, co to zagraża całej, powiedzmy, całemu narodowi, my, naszej niezależności i tak dalej. Te zęby mi pokazywał, które mu gestapo wybiło, ale ja nie widziałam związku. Ja mu to mówiłam, panie, z tym nie ma żadnego związku. Ja zrobiłam dobrą rzecz i bronię tego do samego końca, nie? I odniosłam wrażenie, że oni mnie szanowali. Ale nie wiem. Natomiast później, w czasie procesu już, ten opiekun społeczny, który mnie zakapował, nie? Bardzo mnie przepraszał. On, bo było ich dwóch. Jeden w porządku facet, który nie przypuszczał, że to będzie miało takie konsekwencje, bo oni i drugi, który mnie podał właściwie. I ten drugi przyszedł do mnie jeszcze przed aresztowaniem, przyszedł do mnie, właśnie o tym zapomniałam powiedzieć, do akademika. I powiedział, że oni wiedzą, że ja to zrobiłam. Ja się wtedy nie przyznałam, tylko śmiałam się, powiedziałam, że się śpieszę do kina, nie chcę z panem rozmawiać, że oni mi to darują, ale mam się poprawić. Ten drugi facet. I ten drugi facet mnie zakapował właściwie.
I on dzisiaj jest profesorem prawa w Krakowie. Nadal. Ja sobie tylko na chwilę, co? Przepraszam.